Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam Was serdecznie na wpis artjournalowy. No a ponieważ Wy to oglądacie 1 listopada, a no to mamy, że tak powiem, wszystkich świętych, a ja te wpisy robiłam trochę prędzej i postanowiłam ten wpis zrobić taki, wiecie, halloweenowy, mroczny. Ja już jeden wpis halloweenowy mam, ale to on był taki trochę zabawny, tak? Takie nawet dwa wpisy. Natomiast dziś będzie naprawdę mrocznie i zniszczeniowo. Ja zawsze do moich wpisów artjournalowych używam tych napisów motywujących, inspirujących od Craft O'Clock. To różne je mam w różnej kolorystyce, nawet świąteczne, takie w świątecznych odcieniach. To też do nich dojdziemy w następnych dniach i w następnych filmach. Użyłam też takiej śmiesznej serwetki z takimi tańczącymi truposzkami. Kupiłam ją w Lidlu już jakiś czas temu, więc postanowiłam ją sobie użyć. Oczywiście tusz, akurat do tego wpisu tusz nie, do tego drugiego, bo dziś pokażę Wam dwa wpisy. Ten podstawowy, piątkowy, który no, staram się robić w piątki. Do jego użycia, do jego zrobienia użyłam oczywiście pasty w zasadzie. To jest taka pasta grafitowa, którą ja dostałam w kicie chyba od Karoliny Bukowskiej do jakiejś tam pracy i ona nie jest czarna, tylko właśnie taka grafitowa i ona się tak trochę świeci. Ja już mam jej końcówkę, bardzo ją oszczędzam. Oczywiście weszło czarne gesso, ale też białe gesso i czerwona farbka. I ta farbka jest od Olgi Bielskiej. Ona była w kicie, kiedy robiłyśmy album horror. Żel medium, oczywiście, bo trzeba było przykleić tą serwetkę. I co ja tam jeszcze użyłam? Chyba nic więcej. No to tu mamy okładkę, którą wspólnie razem wymodziłyśmy. A tu mamy pierwszy wpis z napisem Nigdy się nie poddawaj. Ja myślę, że to jest dobry wpis dobry napis do tego wpisu. No bo dlaczego miałybyśmy się poddawać i nie balować też po tamtej stronie lustra, prawda? Ja uważam, że tam będzie też miejsce na taniec i zabawę. Tak wygląda mój wpis. No jak widzicie, jest ta serwetka dla wprawnego oka. Widać, że jest przyklejona dwa razy. Jest przyklejona dwa razy dlatego, że jednak niedobrze wyglądała wtopiona w tło. Jak widzicie, ona tutaj, ta podstawa poprzednia jakby wystaje tutaj. Ja chciałam tak, żeby to wystawało. Natomiast kiedy ja to, wiecie, przybrudziłam jeszcze czarnym gessem, żeby pozbyć się tych rantów, a potem przemazałam to białym gesso, no to ona mi się zupełnie wtopiła w tło i była bardzo mało widoczna. Dlatego postanowiłam przykleić ją jeszcze raz i już nie likwidować tych rantów takich od serwetki. No, wydaje mi się, że to nie wygląda aż tak bardzo źle. Tutaj w narożnikach i trochę na dole jest właśnie ta pasta, przepuszczona przez tą moją taką jedną z najnowszych masek, te drzewa. Tylko ja nie wykorzystałam tutaj efektu drzewa, a bardziej taki efekt takiej ściany jakby. Znaczy ja, wiecie, ja nie chcę nikogo przerażać tymi wpisami do art journala i ja oczywiście robię te wpisy nie dlatego, że ja chcę tutaj kogoś uczyć, jak robić te wpisy. One po prostu oddają mój nastrój i czasami ten nastrój jest taki, jak widać na załączonym obrazku, czyli mrok i zniszczenie, a czasami jest sama przytulność, cozy, frozy i wiecie, i wszystko gra, no ale nie zawsze wszystko gra, więc no, od czasu do czasu robię też takie mroczne wpisy i ten mój prywatny art journal też pewnie bez takich mrocznych wpisów się nie obędzie. No i ja tutaj zrobiłam sobie tą taką ścianę, taki murek, jakby, wiecie, wejście na cmentarz, albo takie, no pomnik, to nie chcę użyć tego słowa, ale takie, wiecie, takie jakby wejście w tamten świat, taka brama do drugiego świata. No i użyłam tutaj tej czerwonej
czerwonej farby. Ona gdzieniegdzie jest przymazana białym gesso i jest taka trochę unicestwiona, także no nie widać tak bardzo tego czerwonego, no ale w niektórych miejscach ten czerwony przebija się bardzo, bardzo mocno. To jest moja propozycja wpisu halloweenowego. Ja oczywiście wiem, że jest tak samo dużo zwolenników, jak i przeciwników, więc ja ani nikogo nie zachęcam, ani nikogo nie zniechęcam. To jest po prostu moja propozycja wpisu do Art Journala, mojego osobistego, prywatnego, więc, że tak powiem, tak to wygląda. Prywatnego to tak średnio, nie? Bo jakby bardzo upubliczniam te wpisy, ale tak wygląda mój wpis pierwszy z wykorzystaniem serwetki, białego i czarnego gesso oraz odrobiny czerwonej farby. Natomiast mój drugi wpis, okładka jeszcze nie gotowa, gdyż ponieważ nie mam odpowiednich wosków. Jak tylko je nabędę, to poprawię się i dokończę okładkę. Drugi mój wpis, tak jak powiedziałam, Cozy Frozy Morozy, czyli jesień. Listopad to jeszcze jesień. Ja co prawda z zakończeniem albumu tego harmonijkowego, na dole będzie ten album podlinkowany, jego druga część, mówiłam, że zakończam swoją przygodę z jesienną kolekcją i z jesiennymi pracami, ale pomyślałam sobie, że listopad to jeszcze ciągle jesień, więc jak najbardziej do wpisu art journalowego mogę wykorzystać jeszcze grafiki jesienne. Ten wpis jest troszkę inny niż zwykle proponowane są wpisy, ponieważ ta cała tutaj, wiecie, kompozycja jest podniesiona. Ta sprężyna tutaj jest bardzo duża. Ja mam jeszcze tutaj naprawdę sporo miejsca. W ogóle mi się ta okładka nie podniosła do góry, no bo ta kompozycja nie jest podniesiona na 6 mm, tylko na kawałek tektury od takiej tektury falistej od kartonu po prostu, z którym przychodzą nasze paczki zwykle. Wykorzystałam też naturalne żywe liście. One są takie trochę poskręcane, bo schły w kieszeni mojego bezrękawnika zamiast w książce albo w jakimś zeszycie. Więc one mi też zrobiły tutaj, wiecie, grubość. Dlatego musiałam tę kompozycję trochę podnieść. No i kompozycja jest utrzymana też z wykorzystaniem tej maski. Tutaj już poszłam w drzewa, no nawiązując jakby do liści i tworząc taki wpis mówiący, że wszędzie dookoła hula burza, a my sobie, czy tam wiatr, nie burza, tylko wiatr, a my sobie siedzimy spokojnie przy kawce i książeczce w domu, a za naszymi oknami jest jesień. U mnie akurat świeci słońce, więc mogę powiedzieć, że jest piękna polska złota jesień. No ale nie wszystkie dni takie jesienne będą, szczególnie w listopadzie i wiemy o tym świetnie. Więc tutaj wszedł oczywiście ten tusz Distress, to jest Vintage Photo. Wykorzystałam też napis Kochaj całym sercem. Co prawda czarny, a nie brązowy, ale jakoś tak mówię, dobra, trochę ucieknę od tego brązu. No i wykorzystałam też stemple. To jest taki stempel z pismem i z takimi tutaj różnymi, wiecie, no, jak to się nazywa, takimi mandalowymi trochę znaczkami, ale ja akurat wykorzystałam same te napisy, też na tych liściach, żeby tak to wszystko razem grało. I wykorzystałam moje najnowsze stemple, które kupiłam w tanim sklepie, czyli te. No i powiem Wam, że to nie jest to, co ja myślałam, że będzie. Może dlatego, że byłam strasznie leniwa, żeby pójść do drugiego pokoju po bloczek akrylowy i robiłam te stemple z ręki, tak po prostu odbijałam, więc one nie wszędzie wyszły tak, jak ja bym chciała, żeby one wyszły. Szczególnie dlatego, że tutaj to jest jakby rand tego stempla i to się miało odbić, natomiast tusz dostał się też do środka i zostawił takie trochę nieciekawe plamy. Ja próbowałam te plamy przykryć tym pismem, co się udało w wielu miejscach, ale no wiecie, jakbym użyła tego na tym bloczku, to pewnie byłoby to dużo lepsze. No i na koniec pochlapałam wszystko białym gesso, bo już jak stało na biurku, no to wiecie, szkoda było nie wykorzystać. I tak zakończyłam mój wpis. Jak widzicie,
elementy do tej kompozycji są wycięte bez ramki i są przyciemnione też tym vintage photo, żeby te białe randy się tak nie odbijały od tego wpisu. Dziwnie się wycina bez tych białych ramek. Jak się człowiek przyzwyczaił do tego, że zawsze z tymi ramkami wycina, no to teraz mu tak trochę, wiecie, dziwnie, nie? Żeby tych ramek nie było. Ale mnie się ten wpis bardzo podoba. On jest taki właśnie, no w porównaniu do tego poprzedniego, no to ten jest bardzo spokojny, taki bardzo jesienny. No jesień się kończy, więc można sobie spokojnie dołożyć wpis taki jesienny. Zapomniałam tylko, ja zwykle piszę sobie miesiąc, w którym wykonałam ten wpis. A nie mam oczywiście pod ręką absolutnie nic do pisania, bo mam same narzędzia. A nie mam. Myślałam, że nie mam, bo mam same narzędzia, ale mam, więc mogę tutaj sobie jeszcze spokojnie dopisać, że to jest październik. Ciekawa jestem, na jak długo mi starczy ten art journal. To jest art journal, jego już pokazywałam i omawiałam ten blog. To jest taki art journal kupiony w Actionie za jakieś bardzo małe pieniądze. Byłam zdziwiona, że on tak niedużo kosztuje. Natomiast teraz wiem, dlaczego pomimo płóciennej okładki, bo tutaj jest płócienna okładka, ten art journal nie był wcale taki drogi. A mianowicie ten blog, bo to no, nie musi być art journal, nie? No mianowicie dlatego, że te kartki są bardzo cieniutkie, bardzo cieniutkie. Tu mi się coś skleiło, oczywiście, jeszcze na dodatek. Dlatego ja na tą kartkę oryginalną przykleiłam papier kraftowy 250 i teraz to jest, jeszcze jest dosyć wiotkie. Może dlatego, że jeszcze jest też tak nie bardzo na kamień wysuszone, ale jest jeszcze dosyć wiotkie. Natomiast te kartki to jest normalnie papier ksero, tylko ma taką trochę fakturę. On jest naprawdę bardzo cienki. Bardzo cienki. No i ponieważ jest na ringach, nie na ringach, tylko na tej sprężynie, no to się wszystko tutaj, wiecie, hibocze. No ale nie przeszkadza. Tu jeszcze sobie odetnę ten nadmiar papieru i tak będzie wyglądał mój wpis październikowy. Wpis listopadowy, bo ja bym chciała robić taki swój wpis raz w miesiącu, ten taki prywatny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, oczywiście, ale wydaje mi się, że no, jestem w stanie raz w miesiącu zrobić wpis do Art Journala. Więc w przyszłym miesiącu, pewnie, czyli w listopadzie, pójdziemy w kolekcję vintage, w tą vintage sonatę od Craft O'Clock. No a potem w grudniu, no to już wiadomo, że to będą święta, więc pewnie będzie wpis świąteczny. No dobrze, to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć i pokazać. Tak prezentują się moje oba wpisy. Tak jak mówię, ten jest taki jesienny, cozy frozy, a ten jest taki mroczny, październikowy, czyli halloweenowy. Zapraszam Was serdecznie do opowiedzenia mi, jak tam Wasze art journale, czy robicie, czy nie robicie i czym się motywujecie, żeby wykonać wpis do art journala. Czy to bardziej chodzi o nastrój, czy bardziej chodzi o. To raczej chodzi o nastrój zawsze, nie? No ale może ktoś ma jakiś inny pomysł, dla którego siada i robi wpis art journalowy. To wszystko na dziś. Zapraszam serdecznie na kolejne moje filmy. Dwa z nich są tutaj dodane jako, wiecie, ta ścianka ostatnia w filmie. Zapraszam do klikania, do polubień, do komentarzy, do podzielenia się ze mną waszymi odczuciami co do wpisów art journalowych. Żegnam się, papatki, serducho.